Roxana wystąpiła w 8. edycji niekwestionowanego hitu TVP Rolnik szuka żony. Wówczas była jedną z kandydatek, które zagościły na gospodarstwie Stanisława. Niestety, w randkowym show nie udało jej się odnaleźć miłości. Za to szczęście uśmiechnęło się do niej zaraz po programie. Związała się z Kamilem. Niedługo później para poinformowała o ciąży i narodzinach dziecka. Obecnie zakochani są w ferworze przygotowań ślubnych. Ceremonia zaplanowana jest na sierpień. Tymczasem uradowana Roxana postanowiła podzielić się relacją z wieczoru panieńskiego. Działo się, rolnik szuka żony. Tak Roxana szalała na wieczorze panieńskim. Roxana prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Była uczestniczka hitu TVP Co Róż dzieli się nowinkami z życia i chętnie uchyla rąbka tajemnicy. Tym razem miała nie lada powód do radości i zrelacjonowała fanom swój wieczór panieński. Na opublikowanym filmie możemy zobaczyć, że atrakcji było pod dostatkiem. Panie najpierw bawiły się w restauracji na wodzie, a później przeniosły się do klubu. Nie brakowało licznych gadżetów, jak i pamiątek, a wśród zaproszonych gości znalazła się także Anna Bardowska z drugiej edycji programu. Tego wyjątkowego wieczoru Roxana postawiła na wyjątkową stylizację. Wybrała białą krótką kreację z fikuśnymi rękawami. Do tego założyła welon. Całość uzupełniły proste i rozpuszczone włosy, a także wieczorowy makijaż, podkreślający usta. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu prezentowała się naprawdę zjawiskowo. Opisywane nagranie możecie obejrzeć na dole strony. Bild reaguje po doniesieniach z Euro 2024. Hańba dla gospodarzy, rolnik szuka żony. Roxana odlicza dni do ślubu. Internauci już nie mogą się doczekać, wieczór panieński Roxany nie obył się bez echa w sieci. Pod opublikowanym postem w mgnieniu oka zaczęły pojawiać się liczne reakcje. Internauci w NIK chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Przy okazji nie ukrywali zachwytu, a w kierunku Roxany posypały się same miłe słowa. Już nie mogę się doczekać tego wielkiego dnia, napisała Joanna Osypowicz z 8. edycji programu. Z niecierpliwością czekam na weselicho, podchwyciła internautka. Pięknie wyglądasz, dodała kolejna.